Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnym uroczym miejscu niedaleko Leszna. Tytuł dzisiejszego odcinka to Urocza Stanisławówka. No ta nazwa na pewno pochodzi od uroczyska, czyli takiego miejsca wyjątkowego, jakiegoś tajemniczego zakątka lasu, jakiejś moreny. No tutaj akurat chodzi o Jaworowy Jar, czyli o miejsce, gdzie dawniejsi mieszkańcy Osiecznej, mieszkańcy Leszna bardzo chętnie przyjeżdżali. Ja obecnie powiem szczerze, że nie lubię tam jeździć, ponieważ zmiany, o których za chwilę powiem, zaszły tak daleko, że to miejsce przestało mi się podobać. Pamiętam, jak to było w przeszłości, znam historię tego miejsca i o tym chciałbym Państwu troszkę opowiedzieć. Tak się składa, że ta Stanisławówka, czyli ta nazwa dzisiejsza, przyjęła się oczywiście od lat 20. XX wieku. Ona pochodzi od takiego imienia Stanisław, ponieważ Bronisław Świderski, który był właścicielem wtedy tamtego terenu, na cześć swojego brata, który był bardzo znanym proboszczem w Świerczynie, nazwał to miejsce Stanisławówka. Co prawda on też mówił na to Stanisławka, także ta nazwa troszeczkę się zmieniała, ale w ogóle kiedyś w tym miejscu było tak zwane uroczysko i bardzo ładnie możecie Państwo tutaj zobaczyć, jest taki dokument, zezwolenie wydane dla doktora Bronisława Świderskiego i ta nazwa tego miejsca, czego dotyczyło to zezwolenie, to była, proszę zobaczyć, tutaj wyraźnie pisze, w Uroczu pod Łoniewem. I tak się to nazywało. No, muszę powiedzieć, że może zacznę w ogóle od samego Bronisława Świderskiego. No, na pewno dla mnie bardzo ważne jest to, że był bardzo dobrym przyjacielem mojego dziadka. Razem byli internowani jako Polacy działający na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. No, był bardzo, bardzo znanym lekarzem, balneologiem na terenie Leszna. Od razu powiem, balneologia to jest rodzaj medycyny, który się zajmuje leczeniem naturalnymi składnikami, czyli tutaj dokładnie chodziło o borowinę, czyli o rodzaj takiego torfu zdrowotnego. Pan doktor Świderski jeszcze jak mieszkał na terenie Leszna, na ulicy Narutowicza, dawniej Kościańskiej, to tam miał taką małą, załóżmy, taki gabinet odnowy biologicznej, nazwijmy to, przy pomocy torfu, a później w latach 20. wybudował, oczywiście mówię o XX wieku, wybudował, czyli 100 lat temu, wybudował Stanisławówkę. Tam miał tak rodzaj swojego, powiedzmy, takiej letniej rezydencji, ale w ogóle to było takie rodzaj sanatorium. Zresztą to sanatorium, powiem tak, że też przechodziło liczne takie przeobrażenia. No, cały okres do II wojny światowej wszystko tam normalnie funkcjonowało. Później rodzina Świderskich została w czasie wojny stamtąd wyrzucona. Po wojnie przemiany własnościowe i ustrojowe w Polsce spowodowały, że doktor Świderski był, znaczy rodzina doktora Świderskiego była właścicielami tego terenu, ale działy się tam inne rzeczy. Było tam sanatorium, później był dom wypoczynkowy, jak na przykład tutaj wspominam ten dokument, do którego za chwilę wrócę, to proszę zobaczyć, tak ta Stanisławówka wyglądała. Tu mam oryginalną widokówkę, która jest w moich zbiorach, a tutaj od mojego kuzyna Andrzeja z Osieczy dostałem takie właśnie ilustracje, jak to pięknie było wszystko zrobione. No i tak to ładnie wszystko funkcjonowało. No, był to bardzo piękny teren. No mówię, mieszkańcy bardzo lubili do Stanisławówki jeździć, żeby tam, powiedzmy, wypoczywać. Tam była plaża, tam wszystko było ok. No ale przyszedł rok 2006. Takie były przemiany własnościowe. Jedna taka ze znanych gazet na terenie Leszna weszła w jakąś spółkę i po prostu doprowadzili do tego, że tak wyglądała Stanisławówka. Później zostało to pocięte na bardzo, bardzo malutkie kawałki. I
I w zasadzie obecnie jest tam wszędzie napisane teren prywatny, wstęp zbroniony. Myślę, że przyjdą takie czasy, że w ogóle nie będzie się można zbliżać do tego jeziora, ponieważ całe to osiedle, które tam powstało, korzysta z nazwy Stanisławówka, a dla mnie jest to piękne miejsce, jest to tak zwana urocza, czyli tak jak wspomniałem, jest to miejsce, które doktor Świderski, jakby to powiedzieć, zagospodarował i było to z bardzo dużą korzyścią. Może wrócę do tego dokumentu, ponieważ ten dokument, tak jak wspomniałem, jest to zezwolenie na budowę. Jest tutaj oczywiście wniosek, bardzo mi się tutaj podoba, jest posterunek Policji Państwowej Powiatu Leszczyńskiego w Osieczny, musiał to wszystko zaaprobować. Tu są takie różne wnioski, zezwolenia, piękne, stare, przedwojenne pieczątki. Proszę zwrócić uwagę, orzeł wzór 19, czyli działo się to jeszcze zanim się pojawił ten nowy orzeł. Tu bardzo ładnie dr Bronisław Świderski złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na budowę. Tu pisze letnisko urocze pod Łoniewem, powiat Leszno. Tu pisze, jakie są tam warunki zabudowy, co już tam było i to była rozbudowa. I to jest taki dokument, na podstawie którego pan doktor, jakby to powiedzieć, dobudował taką salkę i taki taras do tej swojej nieruchomości. Oczywiście wszędzie tu mamy piękne opisy, wiemy, kto to budował. Tutaj, o, proszę zobaczyć, przedsiębiorca budowlany Osieczna, pan Sylwester Kal, to wykonywał tę budowę. Tu mamy autentyczny podpis doktora Świderskiego. Ja w zasadzie o samym doktorze Świderskim nie będę za dużo opowiadał, ponieważ no, po pierwsze, jest on bardzo dobrze znany. Pani Małgorzata Halec napisała wspaniałą książkę o doktorze Świderskim, a mnie on się najbardziej kojarzy z tego, że przed wojną napisał taką publikację, która się nazywa Ilustrowany opis miasta Leszna i ziemi leszczyńskiej. To powstało w 1928 roku. To jest oryginalny egzemplarz, ale nie ukrywam, że jak korzystam z tego, to bardzo często korzystam z takiego właśnie reprintu, który został wydany przez Urząd Miasta Leszna. Ten egzemplarz jest dla mnie bardzo cenny, ponieważ to jest egzemplarz mojego taty, który tutaj w formie takich różnych kartek napisał notatki, co mu się, załóżmy, jakie miał uwagi, ponieważ no nie ukrywajmy, to dotyczy do 1928 roku, a powiedzmy mój tata akurat się urodził w 20 roku, więc wszystkie takie dodatki, które uważał, że powinny w takim opisie być, to właśnie dodał w takim sposobie w tej książce. Także korzystam z reprintu, ponieważ zależy mi, żeby ta książka jak w najlepszym stanie przetrwała. Tak się złożyło, że dzięki uprzejmości jednej pani z Osiecznej kiedyś dostałem troszeczkę właśnie dokumentów dotyczących Osiecznej i tu się właśnie chciałem podzielić tym planem, tym zezwoleniem na budowę, ponieważ tak jak wspomniałem, doktor Świderski jest bardzo bliski tutaj mojemu sercu, w związku z tym, że był przyjacielem mojego dziadka, ale jednocześnie z rozrzewnieniem stwierdzam, że to, co się stało na terenie Stanisławówki, nie poszło w dobrym kierunku. Mamy gruzy, po tych gruzach tam już oczywiście powstały nowe domy, tak jak wspomniałem, to zostało podzielone. Patrzę na tą sytuację też z perspektywy wieloletniego mieszkańca Bożkowa Letniska, gdzie również dzieją się zatrważające rzeczy, jeżeli chodzi o wykorzystanie nadbrzeżnego terenu, także może się zdarzyć, że przyjdzie taki czas, że jak ktoś nie będzie miał własnego, prywatnego jeziora, to nie będzie mógł do niego wejść, także to urocze miejsce, tytuł jest odcinka Urocza Stanisławówka, ale wpierw było to urocze, to piękne miejsce, ten jaworowy jar, do którego obecnie już moje wnuki bardzo chętnie jeżdżą, żeby podziwiać ten cud natury, który jest niedaleko Leszna w Osiecznej. Dziękuję.